przyszła kadencja będzie trwała 5 lat, dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów będzie to, powiedzmy, że będzie to okres 10-letni sprawowania władzy w danym mieście. Myślę, że jest to wystarczający okres czasu na to, żeby poczynić dużo nowych inwestycji, a niewystarczający czas na to, aby stworzyć sobie klikę zgranych ludzi, którzy trzęśliby miastem, tak jak to się dzieje na chwilę obecną w Legionowie. Czy właśnie jest Legionowo? Tak, tak. No, to jest dokładnie klasyczny przykład Legionowa i na przykładzie Legionowa można byłoby całą rozprawę napisać na temat, dlaczego powinna być wprowadzona dwukadencyjność. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby nie było takiej sytuacji, że część radnych jest uwiązana finansowo poprzez pracę, poprzez interesy z prezydentem. Wszystkie firmy, które wygrywają przetargi, też poniekąd są związane w jakiś sposób z prezydentem. No.